Na początku minionego wieku życie Andrzeja i Zofii Turskich miało wszystko, czego można było oczekiwać: pracujący dziennikarz, własne mieszkanie i uśmiechnięta córeczka. Jednak ich szczęście miało swoje granice. Jak się okazało, przeżywanie trudów małżeństwa, poważnych chorób i skomplikowanej sytuacji rodzinnej nie było jedynie wyzwaniem, lecz prawdziwym sprawdzianem. Jaki był ich los? Jak długo potrafili trwać razem? Co udało się im osiągnąć i czego nie do końca doświadczyli? Dlaczego Zofia i Andrzej Turscy stali się inspiracją dla wielu? Odpowiedź na te i inne pytania może okazać się zaskakująca. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Andrzej Turski był cenionym i uwielbianym przez widzów dziennikarzem, który przez lata prowadził chociażby panoramę w TVP. Ze swoją żoną Zofią przeżył razem prawe pół wieku, choć raz prawie się rozwiedli. Rozłączyła ich dopiero śmierć. Jak wspomina jego córka, ojciec nigdy nie pogodził się z jej odejściem. Zmarł trzy lata po swojej ukochanej. Rozłąka jednak im nie zaszkodziła. Pobrali się w urzędzie stanu cywilnego na placu zamkowym ostatniego dnia 1970 roku. Jako dziennikarz radiowy należał do uprzywilejowanej grupy społecznej, dlatego szybko dostali własne mieszkanie na osiedlu za żelazną bramą w centrum Warszawy. Po siedmiu latach, w listopadzie 1977 roku, przyszła na świat córka Urszula. Ich życie całkiem się wówczas zmieniło. Turski spędzał całe dni w pracy, opieka nad ulą spadła na barki Zofii. Ta sytuacja w końcu musiała doprowadzić do kryzysu. A właściwie do dwóch. Myślę, że momentami mama czuła się pozostawiona sama sobie, a trzeba wiedzieć, że wciąż była piękną, atrakcyjną kobietą. A i tata w końcu postać znana z radia i telewizji cieszył się u kobiet dużym powodzeniem. Wiem, że oboje mieli swoje za uszami, mówiła po latach ich córka, która dziś jest gwiazdą sieci. Między małżonkami dochodziło do awantur, które kończyły się wyprowadzkami Andrzeja z domu. Dwukrotnie spotykali się w sądzie i za każdym razem schodzili się na tzw. rozprawie polubownej. Niespodziewanie te dwa poważne kryzysy wyjątkowo scaliły ich związek. Przez kolejne 20 lat Zofia i Andrzej Turscy byli dobranym małżeństwem, choć kłótnie czasem się zdarzały. Prawdziwym sprawdzianem dla ich małżeństwa okazała się choroba turskiego. W 2004 roku zdiagnozowano u niego ziarnicę. Na szczęście udało się wygrać z chorobą, ale nowotwór rozpanoszył się w rodzinie. Pani Zofia zachorowała na raka jelita grubego. Jej stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Mąż czuwał przy niej całe noce. Tylko raz zamienił się z córką, bo nie dawał rady ze zmęczenia, tej nocy kobieta zmarła. Turski nie mógł sobie poradzić z jej odejściem. Im więcej czasu mijało od odejścia Zofii, tym więcej Andrzej o niej mówił, częściej odwiedzał ją na cmentarzu, zdradza znajomy. Jesienią 2013 roku dziennikarz poczuł się gorzej. 5 grudnia zasłabł w pracy i trafił do szpitala. Zmarł w Sylwestra. To była 43. rocznica jego ślubu. Jestem przekonana, że tata umarł z tęsknoty. Nie wierzę, że to był przypadek. Wierzę, że był to dzień, w którym połączyli się z mamą na nowo, twierdzi Ula Hincz. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.